Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wykład jest o tyle nietypowy, że stoją za nim dwa podmioty. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Trybunał Konstytucyjny. Można powiedzieć wreszcie. Jeszcze kiedy prezesem Sądu Konstytucyjnego był Marek Safian, to czasami mówił, fajnie byłoby coś zrobić razem. No i właśnie robimy coś razem. Okazja jest myślę, że bardzo, bardzo sposobna, bo 25-lecie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Marek Antoni Nowicki będzie mówił nie tylko o tym 25-leciu, ale o latach poprzedzających powstanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Bez wątpienia najważniejszej organizacji pozarządowej, której misją jest obrona i kształtowanie kultury praw człowieka nie tylko w Polsce, ale i nie tylko w Europie Środkowej i Wschodniej, ale w Europie. Praktycznie każdy, kto cokolwiek robi w tym obszarze praw człowieka, zna i fundację, i ludzi fundacji. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia nad fundacją niemal nie zachodzi słońce, bo od Sachalina aż po Nowy Jork ci, którzy właśnie pracują na rzecz praw człowieka, kojarzą i instytucje, i ludzi, i czołowych działaczy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Tu w tej praktycznie pełnej informacji, takiej jak rutynowo przygotowujemy przed każdym wykładem z człowiekiem, który ma coś istotnego do powiedzenia, nie tylko zebranym, ale również tym, którzy obserwują to. Witam pana ministra. Udaję, że nie jest ministrem. Którzy spotykają się tutaj, aby podzielić się swoimi refleksjami na tematy ważne dla naszego społeczeństwa, dla naszego prawa, dla naszego państwa. Taki był ostatni wykład profesora Franciszka Ziejki, bardzo, jak sądzę, ciekawy, z udziałem także językoznawców. I dzisiejsze spotkanie. Marek zaczynał swoją karierę po ukończeniu studiów prawniczych w Uniwersytecie Warszawskim od aplikacji prokuratorskiej i od pracy w prokuraturze. Współtworzył Solidarność w prokuraturze i ta jego działalność wtedy też była podstawą do tego, że został z prokuratury usunięty. Gdyby nie był, to by oczywiście sam odszedł z prokuratury. Marek, i to mogę zaświadczyć, jest urodzonym, genetycznym obrońcą praw człowieka. To, co robił przez no praktycznie całe swoje życie, jest potwierdzeniem tego. Senator Andrzejewski jest żywym przykładem. Zna Marka dłużej niż ja, właśnie jako obrońcę praw człowieka. I tutaj na sali widzę także szereg osób wielce zasłużonych dla tego, co zrobiliśmy wspólnie, nie tylko w ostatnich 25 latach, ale wcześniej w wyniku Festiwalu Wolności w 1981 roku,
bardzo szarych i trudnych latach dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ten termin społeczeństwo obywatelskie, jak sądzę, wychodzi z użycia, bo bardzo rzadko można je spotkać. Współgospodarzem, jak powiedziałem, jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, więc chciałem oddać głos Dance Przywarze. Pani prezes Przywara jest bardzo takim dobrym, stanowczym, opiekuńczym duchem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I także w dużej mierze dzięki niej Helsińska Fundacja Praw Człowieka swoją pracą, ludźmi, których wykształciła, są to no dobrze więcej niż kilka tysięcy. I w Polsce, i w innych państwach bez jej takiej bardzo starannej pracy jako prezesa fundacji, człowieka od początku związanego z ruchem helsińskim, wcześniej także z Komitetem Helsińskim, nie powiem, że na pewno wszystko by się nie wydarzyło, ale zapewne mogłoby się nie wydarzyć i zapewne nie byłoby tak dobre, jak to jest. Danka, bardzo proszę. Dzięki, Andrzeju, za dobre słowo i za docenienie zasług i moich, i Marka. Ja króciutko, kiedy popatrzyłam na naszą trójkę siedzącą tutaj i uświadomiłam sobie, jaki jest tytuł wykładu Marka, Ruch Helsiński z perspektywy czasu, pomyślałam sobie, że gdyby mi ktoś 30 lat temu powiedział, że 25-lecie organizacji, legalnej organizacji zakładanej, założonej w wolnej, demokratycznej Polsce, my we trójkę będziemy obchodzić między innymi w gmachu Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej, to naprawdę wezwałabym pogotowie i jeszcze poprosiłabym, żeby przyjechali z kaftanem bezpieczeństwa, bo ten ktoś zwariował i niewątpliwie nie wie, co mówi. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na jednym ze spotkań, którym chcemy uczcić, ale również podzielić się z Państwem tym, co robiliśmy i przez te ostatnie 25 lat jako Helsińska Fundacja, ale również tym, od czego się to wszystko zaczęło, czyli od naszym udziału w działaniach ruchu helsińskiego i w Polsce, i w innych krajach zarówno wolnego świata, jak i państw obozu socjalistycznego. A Marek kojarzy mi się, Andrzej mówi, że on jest tak genetycznie uwarunkowany na prawa człowieka i rzeczywiście coś w tym jest. Jest to pierwszy człowiek, który z dużym zapałem i bardzo długo usiłował mi wytłumaczyć, jestem socjologiem, czym różni się angielski termin right od angielskiego terminu law. I już zawsze będzie mi się z tym kojarzył. Marku, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że mam problem, ponieważ jestem już po tych wystąpieniach tak wzruszony, że perspektywa mojego wystąpienia jest znacznie trudniejsza niż myślałem, ale bardzo dziękuję za te słowa i myślę, że 25 lat Fundacji Helsińskiej, rozmaite dyskusje na temat dorobku tej fundacji. Ja się zgadzam, chociaż jestem oczywiście stronniczy z tym, co powiedział pan prezes, że Fundacja Helsińska w tej chwili, patrząc z perspektywy międzynarodowej również, jest chyba najbardziej
przekonującą, najważniejszą właściwie organizacją, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe praw człowieka w Europie. Ale Fundacja Helsińska nie wzięła się znikąd. Fundacja Helsińska jest rezultatem bardzo interesującego procesu, który toczył się od 40 lat w tej chwili, a nawet trochę wcześniej, bo powinniśmy wrócić do roku 72. 40 kilka lat temu z sobie znanych powodów Związek Radziecki postanowił podjąć inicjatywę rozmów z Zachodem na temat zmiany relacji i jakiegoś nowego ułożenia stosunków, które by spowodowało, że zimna wojna odeszłaby w przeszłość. Rok 72. Po trzech latach negocjacji w 75 roku zostaje, w sierpniu 75 roku zostaje podpisany akt końcowy konferencji, która przez ten okres trzech lat odbywała się w Helsinkach. I znowu wydaje się, że w sposób dosyć zaskakujący, bo musimy pamiętać, jakie to były ciągle jeszcze czasy, Związek Radziecki zdecydował się podpisać dokument zawierający pewne zapisy, które otworzyły zupełnie nową epokę, jeśli chodzi o ochronę praw człowieka, nie tylko w ujęciu relacji międzynarodowych, ale w ogóle. Teraz oczywiście z perspektywy tych lat wiemy znacznie więcej o całym tym procesie niż wtedy, kiedy my zaczynaliśmy tę działalność. Tak się złożyło, że w trójkę przyłączyliśmy się do Międzynarodowego Ruchu Helsińskiego dopiero w pewnym momencie. Wynikało to trochę też po prostu z faktów obiektywnych, również generacyjnych. Natomiast to, co zdarzyło się w roku 75, przede wszystkim w dokumencie końcowym aktu helsińskiego znalazł się zapis o tym, że państwa sygnatariusze zobowiązują się przestrzegać praw podstawowych zagwarantowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w paktach. A sygnatariusze, czyli również Związek Radziecki. Po raz pierwszy. Ale w tym dokumencie znalazły się zapisy, które były równie ważne, przynajmniej z punktu widzenia możliwości, mówiąc kolokwialnie, pociągnięcia tego procesu we właściwą stronę później, już po podpisaniu aktu. A mianowicie zapis, który oczywiście nie tylko zobowiązuje państwa do tego, żeby realizowały postanowienia tego dokumentu, ale zobowiązuje państwa do zapewnienia, że obywatele w tych państwach będą poinformowani o przyjętych politycznych zobowiązaniach i że będą działać zgodnie z duchem i literą tego dokumentu. Przedstawiciele Związku Radzieckiego w pewnym momencie również w swoich dyskusjach w Moskwie tłumaczyli, że właściwie te zapisy dotyczące ich zobowiązań, jeśli chodzi o
prawa podstawowe nie są tak specjalnie ważne, ponieważ równocześnie w dokumencie tym znalazł się zapis, który mówił, że żadne z państw sygnatariuszy nie będzie ingerować wewnętrzne sprawy innego państwa sygnatariusza, czyli inaczej mówiąc, gdyby się pojawiły kwestie na tle praw człowieka, one powinny być uważane za kwestie należące do porządku wewnętrznego państwa i w związku z tym ingerencja byłaby niemożliwa. Sposób rozumienia tych zapisów przez państwa zachodnie był zupełnie inny, ale to też dojście do tego wymagało trochę czasu. Na ten temat moglibyśmy mieć osobny wykład, osobne spotkanie, natomiast co było ważne? Ważne było, że w 1976 roku zmieniła się prezydentura Stanów Zjednoczonych i prezydentem został Jimmy Carter. Za czasów prezydenta Forda, który podpisał dokument helsiński, Amerykanie nie przywiązywali zbyt wielkiego znaczenia do tego dokumentu i procesu, który mógłby być tym dokumentem zapoczątkowany. Za czasów Cartera sytuacja zmieniła się o tyle, że Stany Zjednoczone i niektóre państwa zachodnioeuropejskie postanowiły wykorzystać fakt, że Związek Radziecki i państwa bloku za nim zdecydowały się zapoczątkować pewien proces. Proces, który wynikał z tak zwanego koszyka czwartego dokumentu helsińskiego, który przewidywał, że na tym dokumencie się nie skończy. Takie były oczekiwania Związku Radzieckiego, że na tym dokumencie się skończy, ale jednak przeforsowano, że będzie kontynuacja. Że będzie kontynuacja polegająca na wspólnej dyskusji, na wspólnym przyglądaniu się, w jaki sposób te zapisy helsińskie są przestrzegane. W związku z tym zostało stworzone forum regularnych spotkań, regularnych dyskusji stanowiących przegląd sytuacji. To z kolei umożliwiło państwom, którym zależało na zmianach, jeśli chodzi o przestrzeganie praw podstawowych, zwłaszcza w krajach komunistycznych, stawianie tych kwestii mocno jako elementu, no co tu dużo mówić, dialogu politycznego ze Wschodem. I po raz pierwszy można powiedzieć, że prawa człowieka właśnie poprzez proces helsiński stały się tak naprawdę przedmiotem, można to nazwać, międzynarodowej dyplomacji. Ale żeby można było prowadzić ten dialog, ci, którzy, mówię o głównych aktorach międzynarodowych po stronie Zachodu, żeby mogli prowadzić ten dialog, oni musieli mieć dobre informacje, raporty, dokumenty wskazujące na problemy w dziedzinie praw człowieka. Musieli mieć podstawę do dyskusji podczas takich właśnie spotkań przeglądowych. I tego nie można ukrywać. Idea, że tym powinny zająć się podmioty pozarządowe, niezależne organizacje,
zrodziła się w Stanach Zjednoczonych po stronie administracji amerykańskiej. I to nie przez przypadek pierwszą taką grupą, grupą, która znowu, nie ma co ukrywać, powstała z inicjatywy administracji amerykańskiej, ale złożona była z ludzi w miarę niezależnych w Stanach Zjednoczonych. Powstały Helsinki Watch. Helsinki Watch w końcu lat 70. po to, żeby współpracować z utworzoną w tym samym okresie mniej więcej tak zwaną Komisją Helsińską Kongresu i żeby w sposób profesjonalny przygotowywać delegację amerykańską na kolejne spotkania przeglądowe i mocne stawianie kwestii praw podstawowych i wolności w ramach tego procesu. No ale żeby można było w sposób odpowiedzialny rozmawiać o problemach na tle podstawowych praw w państwach bloku komunistycznego, trzeba było mieć również dobre rozeznanie, co się w tych państwach z tego punktu widzenia dzieje. W rezultacie pojawiła się kwestia również podobnych grup, podobnych organizacji w tych właśnie państwach. Zresztą pomysł, ja powiedziałem, zrodziło się to jakoś tam z inicjatywy administracji amerykańskiej, ale sama idea, pomysł tego był bardzo mocno pod wpływem tego, co się działo w Związku Radzieckim w Moskwie na początku, kiedy to w 76 roku, w połowie 76 roku powstała pierwsza grupa, która postanowiła poważnie potraktować dokument helsiński. Dokument helsiński, o którym powiedzieliśmy, mówił, że obywatele mają prawo do informacji o jego zapisach, czyli inaczej mówiąc, również o swoich podstawowych prawach, które tam w tym dokumencie były wymienione, jak również działać w tym zakresie. Zadziwiające, jak na tamte czasy, był to, że w Związku Radzieckim akt końcowy helsiński był tak szeroko opublikowany, to były miliony kopii tego aktu, które rozeszły się po całym Związku Radzieckim. Breżniew traktował to jako wielki sukces Związku Radzieckiego, nie uważając, zdaje się, że potem będą takie konsekwencje, chyba że był powoli już realizowany plan stopniowego odchodzenia od tego systemu, który tam wcześniej istniał. I idea Helsinki Watch była w dużym stopniu pod wpływem właśnie doświadczeń tej pierwszej grupy moskiewskiej grupy helsińskiej na czele z Jurym Orłowem. Grupy, która wedle trzech zasad postanowiła być społecznym monitorem sytuacji, jeśli chodzi o podstawowe standardy praw człowieka. Zasady te można sformułować w ten sposób, że po pierwsze, jest to działalność bez przemocy. Po drugie,
Jest to działalność, która mieści się ciągle jednak w porządku konstytucyjnym państwa, czyli działanie z naruszeniem zasad konstytucyjnych było wykluczone. I działalność, która ma na celu monitorowanie zobowiązań w tej dziedzinie. Ja zwracam uwagę na te trzy elementy, ponieważ te trzy elementy, one były obecne w działalności wszystkich grup helsińskich, wszystkich komitetów helsińskich, które później powstawały, również Polskiego Komitetu Helsińskiego. Pod egidą Helsinki Watch powoli powstawała sieć krajowych komitetów helsińskich. One nie zawsze się tak nazywały, ale istota ich działania była właśnie taka. Czasami były to twory w ramach pewnej szerszej inicjatywy, jak na przykład w Polsce w momencie, kiedy pojawił się KOR czy KSS KOR i w ramach KSS KOR powstała Komisja Helsińska. Albo po prostu komitety helsińskie. Nie było niespodzianką, że podobnie jak już w 1976 roku reakcja władz na działalność tego typu grup, mimo zapisów do aktu końcowego i tak dalej, była w wielu przypadkach nawet bardzo ostra. Moskiewska Grupa Helsińska, gdybyście Państwo zapytali, jak długo oni zdołali działać, działając wyłącznie wedle tych trzech zasad, o których powiedziałem. Ta działalność trwała mniej więcej około roku, chyba nawet mniej niż rok. Skończyło się to długoterminowymi karami. Grupa została rozbita, wróciła do działalności dopiero w roku 1988, już głęboko w okresie Gorbaczowa. I w momencie, kiedy na te grupy, mimo gwarancji aktu końcowego, spadały represje, kilka zachodnich komitetów helsińskich, znowu z dużą rolą odgrywaną przez Helsinki Watch, czyli Amerykanów, uznało, że jedynym sposobem na to, żeby ci krajowi monitorzy, niezależni monitorzy, mogli w jakiś sposób działać, trzeba im stworzyć międzynarodowy parasol. Trzeba stworzyć organizację, która w relacjach międzynarodowych, na forum organizacji międzynarodowych będzie te komitety, te grupy bronić. I w 1982 roku, w okresie stanu wojennego w Polsce, we włoskiej miejscowości Bellagio, zebrali się przedstawiciele szeregu komitetów zachodnich i powołali Międzynarodową Helsińską Federację Praw Człowieka. Federację, która nie tylko w ten sposób dawała szansę na stworzenie i koordynowanie takiej prawdziwej sieci komitetów helsińskich w skali międzynarodowej, ale jak powiedziałem, ta druga rola, czyli dawanie parasola i występowanie w imieniu i na rzecz zwłaszcza tych komitetów, które same
ze względu na sytuację w kraju nie mogły na forum międzynarodowym zajmować stanowiska w kwestiach dotyczących ich krajów. Federacja tę rolę przejmowała. I ten ruch spowodował, że proces helsiński zaczął nabierać zupełnie innej dynamiki. Na kolejnych spotkaniach przeglądowych zamiast, można powiedzieć, drewnianej mowy dyplomatycznej i procesu czysto politycznego, pojawiły się debaty na temat konkretnych problemów w konkretnych państwach, udokumentowanych. Oczywiście musiały być określone rządy, określone państwa, które z różnych względów były gotowe podejmować problemy, które w tych państwach się pojawiały. Przykład najbliższy nam, konferencja madrycka. Kolejna konferencja przeglądowa, pierwsza przeglądowa konferencja, na której niewiele się działo, ale niewiele się działo również z tego powodu, że ruch praw człowieka helsiński nie był jeszcze odpowiednio mocny. To jest oczywiście tylko częściowe wytłumaczenie, różne inne względy wchodziły w grę. Była to konferencja w Belgradzie. Natomiast już w Madrycie sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Konferencja madrycka w dużym stopniu była poświęcona kwestiom przestrzegania praw człowieka w państwach naszej części Europy. Przyczyny były oczywiste. To był okres Afganistanu, a z naszej perspektywy okres stanu wojennego w Polsce. Ale wyobraźmy sobie konferencję madrycką bez udziału czy wpływu helsińskiego ruchu praw człowieka, który już był w tym okresie w stanie, również w naszych warunkach, przedstawić obraz sytuacji, jeśli chodzi o prawa człowieka, inny niż ten oficjalny w ocenie władz wyłącznie w tamtym okresie wyłącznie dopuszczalny. Komisja Helsińska KSS KOR w styczniu 80 roku przygotowała raport o sytuacji w Polsce. Raport, który został przekazany na konferencję madrycką, wydany na Zachodzie pod tytułem Prolog to Gdańsk. A później mamy stan wojenny i tu już zbliżamy się do naszej działalności, do Komitetu Helsińskiego w Polsce. Komisja Helsińska KSS KOR zaprzestała działalności z chwilą rozwiązania KSS KOR, czyli jak wiemy na pierwszym zjeździe Solidarności w 1981 roku. I w sytuacji, kiedy toczyła się konferencja madrycka, stan wojenny w Polsce, w związku z tym absolutna konieczność przedstawienia dokumentu pokazującego przez inne podmioty niż władze tego, co się dzieje w Polsce, spowodowała, że w pewnym momencie, był to początek września 1982 roku, z Biura Zagranicznego Solidarności Brukseli dotarła do Polski informacja, prośba, że rzeczą absolutnie pilną jest przygotowanie raportu o stanie wojennym w Polsce. Z punktu widzenia
podstawowych standardów praw człowieka. I ktoś musi to zrobić. Rok 82. Bardzo wielu ludzi aktywnych wcześniej było jeszcze internowanych. Wiele osób aktywnych wcześniej było aresztowanych. Natomiast konferencja madrycka się toczyła. I trudno było sobie wyobrazić, żeby na tej konferencji przed podjęciem jakichś zasadniczych deklaracji tej konferencji mógłby się nie pojawić dokument o tak ważnej rzeczy jak stan wojenny w Polsce. No i grupa osób podjęła się tego zadania. Podjęła się tego zadania, chociaż patrząc z perspektywy dzisiejszej, gdybyście Państwo mnie zapytali, jak to się stało, że 30 stycznia 1983 roku prawie 1000-stronicowy dokument, raport zespołu redakcyjnego Komitetu Helsińskiego, bo to się tak nazywało wtedy, był już gotowy do wysłania na Zachód, to szczerze powiedziawszy, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak myśmy to zrobili. Część z nas pamięta tamte czasy. Nie mieliśmy ani maszyn do pisania, ani, ja nie mówię o komputerach i o innym oprzyrządowaniu. Oczywiście możemy też popatrzeć na to z drugiej strony. Gdybyśmy mieli komputery, e-maile, telefony komórkowe i tak dalej, to żadnego raportu by nie było. Żadnego raportu by nie było, bo zostalibyśmy zwinięci po prostu następnego dnia. Już nie mówiąc o zbieraniu informacji. A trzeba było zebrać informacje z całego kraju. W okresie, w którym ciągle jeszcze były bardzo poważne utrudnienia nawet w komunikowaniu się. Jeszcze tak się złożyło, że właściwie nikt z pierwszych osób, które były w tej grupie, nie miał nawet telefonu. Mnie telefon założono dopiero wtedy, kiedy teraz widzę z akt IPN-u, że jak zaczęto się powoli orientować, że ja mam coś z tym wspólnego, to oczywiście założyli telefon, no bo żeby podsłuchiwać, to trzeba mieć telefon, prawda? I jak powiedziałem, 30 stycznia dokument został przygotowany do mikrofilmowania i wysłania na Zachód. Osoby, które, trzeba je wymienić, osoby, które zaczęły tę inicjatywę, to siebie nie wymieniam, ale poza mną Stefan Starczewski, który był inicjatorem i to do niego ta prośba wtedy przyszła. Stefan Starczewski, Jarosław Kaczyński, ja, a później zaraz po wyjściu z obozu internowania na początku grudnia 82 roku dołączył Marek Nowicki, fizyk. No, a potem kolejno inne osoby, które pracowały przy tym raporcie. Ja w tej publikacji w związku z 25-leciem fundacji, chyba tu jest to, myśmy musieli tak pracować, że po raz pierwszy w życiu dowiedziałem się, że istnieją jakieś środki takie pobudzające, jakieś narkotyki, coś takiego. Ja sam nie brałem, ale wiem, że niektórzy,
niektórzy, którzy musieli, ale to są, ale to są, ale to są, Andrzeju, to są poważne sprawy, wiesz. Bo trzeba było pracować po 24 godziny na dobę z prostego powodu, z prostego powodu. Raport musiał znaleźć się po pierwsze w odpowiednim momencie na konferencji madryckiej. A co to znaczy raport, żeby się znalazł? Musiał się pojawić za granicą, powiedzmy sobie, dokument w formie wyjściowej. Potem zostać tam opracowany, przetłumaczony na język angielski, wydrukowany w odpowiedniej ilości egzemplarzy i przedstawiony delegacjom na konferencji madryckiej. Wszystko to było w niesłychanym tempie. 30 stycznia, jeszcze raz powtarzam, 30 stycznia te 1000 stron wyruszyło w długą drogę. Ja do pewnego momentu wiedziałem o jednej, że mikrofilmy zostały przemycone w dwóch świecach liturgicznych, które zakonnice wiozły do Rzymu. Natomiast z dokumentów IPN-u opublikowanej w jednej z książek zorientowałem się, że MSW wiedziała również o innej drodze tego raportu poprzez Biuro Solidarności w Gdańsku i drogą morską ta kopia raportu miała wędrować. Z tym, że informacje MSW w tamtym czasie nie były bardzo precyzyjne. Ja już mówię w tej chwili trochę anegdotycznie. A mianowicie informacja była taka. Drogą morską do Bremy albo do Rotterdamu. No, Brema, Rotterdam, to jakby to powiedzieć, nie po sąsiedzku, tak aż do końca. Tak. A poza tym osobą odbierającą miał być niejaki Jan Zielonka, wedle dokumentów MSW. Obecny profesor Oxfordu, tak dla osób, które nie są zorientowane. Ja niedawno napisałem do niego z pytaniem, Janku, piszą, że odegrałeś taką bardzo ważną rolę w całej tej operacji. A on mi mówi, że to wszystko nieprawda, on nie miał z tym nic wspólnego. Oczywiście miał wiele wspólnego z tym raportem później, ponieważ był rodzajem ambasadora. To jest też część całego tego procesu. Był rodzajem ambasadora Biura Solidarności za granicą, który przedstawiał ten raport na rozmaitych forach, również w Madrycie. Natomiast nie miał nic wspólnego z odbieraniem raportu, zwłaszcza, że nie bardzo było wiadomo, czy to w Bremie, czy w Rotterdamie. W każdym razie za 6 tygodni od wysłania tego dokumentu 18 marca 1983 roku Jerzy Milewski już mógł zwołać konferencję prasową w Madrycie w trakcie konferencji i przedstawić, można powiedzieć, skondensowaną wersję raportu. To było około 250 stron zasadniczego opracowania. Już darowali sobie rozmaite załączniki, dokumenty, listy internowanych, aresztowanych. Czyli 18 marca delegaci dostali raport. I co się działo na tej konferencji między innymi? Oczywiście był oficjalny dokument władz polskich, ówczesnych, PRL-owskich. I w momencie, kiedy przedstawiciele PRL-u prezentowali swój dokument, ambasador amerykański przerwał i pokazując,
My tu mamy inny dokument pokazujący trochę inaczej całą sytuację, jaka w Polsce istnieje. Profesor Łopatka był niezadowolony. Słucham? Profesor Łopatka był niezadowolony. Ja nie wiem, czy profesor Łopatka był wtedy szefem delegacji w ONZ-cie, tak, ale w OBWE to nie wiem. W każdym razie ten dokument, patrząc z perspektywy, myśmy w tamtym okresie troszeczkę się orientowali, ale tak naprawdę niewiele wiedzieliśmy o tym, jakimi drogami za granicą ten dokument jest prezentowany, jakie on ma tam naprawdę znaczenie. Naszym zadaniem było rzetelnie przedstawienie sytuacji i to, na ile mogliśmy, zrobiliśmy. Dzisiaj wiemy, że odegrał on dużą rolę na konferencji madryckiej. Wiemy, że również na forum ONZ-u, ale tam to było troszkę bardziej skomplikowane, w kontekście Komisji Praw Człowieka ONZ, w kontekście przygotowywania tak zwanego raportu Godiego, potem jeśli chodzi o kolejny okres Ruedasa. Ogromną rolę ten dokument odegrał również w Międzynarodowej Organizacji Pracy. W związku ze stanem wojennym w Polsce, zarzutami łamania praw związkowych, delegalizacji, znaczy zawieszenia najpierw, potem delegalizacji Solidarności, została powołana Komisja Śledcza Międzynarodowego Biura Pracy. I jednym z najważniejszych dokumentów dla tej komisji śledczej był właśnie ten dokument, który w skondensowanej formie został wydany w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Poland and the Martial Law ze wstępem Leszka Kołakowskiego. A już w połowie 1983 roku Kultura Paryska, Instytut Literacki wydał to w takiej właśnie formie. My właściwie to nie bardzo byliśmy zadowoleni, że Kultura wydała to tak szybko, ponieważ przygotowywaliśmy w międzyczasie taką wersję właśnie tego raportu do publikacji. No ale ubiegli nas i muszę powiedzieć, że jest to jedyna publikacja w języku polskim tego dokumentu. Ten dokument oczywiście w wersji, nazwijmy to, oryginalnej posiadamy. Chcieliśmy ten dokument opublikować no przynajmniej teraz, ale okazało się, że w międzyczasie rygory dotyczące ochrony danych osobowych zostały wprowadzone takie, że po prostu my nie jesteśmy w stanie, nie naruszając prawa, opublikować naszego historycznego raportu. Zajmuje się tym teraz, ale pewnie jeszcze długo będzie się zajmować Instytut Pamięci Narodowej, ponieważ Instytut ma większe możliwości, jeśli chodzi o kwestię ochrony danych. No a jak Państwo się domyślacie, w tego typu raporcie danych osobowych jest bez liku, bo rzecz dotyczy nie tylko pokrzywdzonych, ale również funkcjonariuszy zaangażowanych w rozmaite akcje, czyli nazwijmy to sprawców. Przygotowywanie raportu tego o stanie wojennym jeszcze nie było właściwie krokiem z naszej strony w kierunku powstania Komitetu Helsińskiego. To była grupa poproszona o to, żeby przygotować dokument. Ale ponieważ w trakcie pracy nad tym dokumentem w sposób naturalny
tworzyła się współpracująca ze sobą grupa i pewna struktura i rozmaite kontakty i tak dalej, uznaliśmy, że ta grupa powinna po prostu zacząć działać jako właśnie Komitet Helsiński w Polsce. I od tego czasu systematycznie przez cały okres do 1989 roku Komitet Helsiński do 1988 roku działający w podziemiu, praktycznie na każde spotkanie międzynarodowe, czy to na forum KBWE, czy to na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowej Organizacji Pracy, zawsze, kiedy pojawiała się kwestia stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce, staraliśmy się, żeby tam również pojawił się raport, czasami ogólny, czasami tematyczny, Komitetu Helsińskiego. Przez 6 lat komitet działał w podziemiu, co wywoływało też zastrzeżenia niektórych osób, ponieważ zasadą komitetów helsińskich było również to, że one, powołując się na akt końcowy helsiński, działają jawnie, z otwartą przyłbicą. Myśmy uznali, że nie ze względu bezpieczeństwa, znaczy osobistego bezpieczeństwa, ale ze względu na po prostu skuteczność naszych działań w warunkach na początku stanu wojennego, potem coraz bardziej łagodzonych rygorów, ale mimo wszystko państwa opresyjnego, i jednak powinniśmy zachować anonimowość. Tym bardziej również, że w odróżnieniu od wielu innych podobnych grup, przynajmniej część osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę Komitetu Helsińskiego równocześnie w miarę normalnie funkcjonowała, pracowała. Komitet Helsiński po części był złożony z osób, jak to się wtedy nazywało, trzeciego szeregu, czyli takich osób mocno zaangażowanych, ale nie do końca rozpracowanych przez służby. I tak to przynajmniej przez długi czas było. W 1988 roku uznaliśmy, że sytuacja się zmieniła i mogliśmy podać skład ówczesny Komitetu Helsińskiego 24 lipca podczas mszy w kościele przy Deotymy. Pamiętam, ksiądz Jan Sikorski mówił o prawach człowieka. Obecni byli członkowie Komitetu Helsińskiego. Ja w międzyczasie postanowiłem, mówię już o czasach bliższych, postanowiłem zajrzeć do akt Służby Bezpieczeństwa dotyczących tamtego okresu i nas w tamtym okresie. I z tych akt, i również mamy coraz większą wiedzę ogólną, również ze względu na dostęp do rozmaitych materiałów historycznych, jeśli chodzi o tamte czasy, widać było wyraźnie, że ówczesne władze, przynajmniej od 1984-1985 roku, miały pewien problem, w jaki sposób reagować na naszą działalność. Czy pójść bardzo ostro drogą represji, rozbicia tego wszystkiego i w ten sposób doprowadzenia do zakończenia działalności,
Czy jednak działać w sposób bardziej subtelny? Z dokumentów, które udało mi się znaleźć w Instytucie Pamięci Narodowej, zwłaszcza są takie akta rozpracowania operacyjnego Madryt. Akta założone w 1984 roku, zakończone we wrześniu 1989 roku. Tu ciekawostka, zakończenie we wrześniu 1989 roku z zaznaczeniem tajne przez najbliższych 30 lat. Decyzja została zmieniona miesiąc później. W każdym razie w tych dokumentach w różnych miejscach wyraźnie się podkreśla, że naszym najważniejszym zadaniem jest neutralizowanie tej działalności, ponieważ ona przynosi duże szkody Polsce na forum międzynarodowym. I raczej rozpracowywanie, poznanie osób, struktur i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i w jakiś sposób próbowanie kontrolowania sytuacji, żeby te szkody nie były jakoś szczególnie duże. Natomiast uderzenia w Komitet Helsiński nie było i oczywiście zastrzeżeniem, że wszystkie te akta niekoniecznie są pełne. Z wielu informacji, które w tych aktach się znajdują, ja muszę Państwu powiedzieć, że byłem zawiedziony. Ja miałem większe oczekiwania od tych akt. Słucham? Albo dobra konspiracja, albo się nie przykładali specjalnie do tej pracy. W każdym razie, jak otrzymałem informację z IPN-u, że istnieją takie akta, no to byłem cały rozentuzjazmowany, że tam na pewno jakieś morze bardzo interesujących informacji będzie na nasz temat. Natomiast okazało się, że wcale nie i sporo informacji nawet zupełnie błędnych, które nijak się nie miały do rzeczywistości, również jeśli chodzi o osoby zaangażowane w pracę Komitetu Helsińskiego. Czyli to rozpracowywanie było, ale takie, powiedzmy sobie, złośliwi mogą powiedzieć, takie po polsku. Natomiast jeszcze jesienią 1989 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otrzymało list z Ministerstwa Bezpieczeństwa czy tam Spraw Wewnętrznych z Bułgarii z zapytaniem, bo u nich się tam pojawiają jacyś tacy, oni to nazwali Helsinki Watchers, się tam pojawiają i z ich informacji wynika, że oni mają rozmaite kontakty międzynarodowe, również polskie, no i oni chcieliby informacji z polskiego MSW, co to w ogóle są ci Helsinki Watchers, czy to jest groźne, jak oni mają do tego się ustosunkować. No i powtarzam, jesień 89. Nasze MSW jeszcze pisze, że tak, to są groźni ludzie, którzy wiele szkody mogą wyrządzić na forum międzynarodowym. Słucham? To już po ujawnieniu komitetu. To po ujawnieniu już w tym czasie gotował się rząd mazowieckiego przecież, prawda? No ale podobna informacja została przekazana również towarzyszom radzieckim. Właśnie charakterystycznym językiem notatka
że radzieccy pytają. W każdym razie generalnie wydaje się, że jednak to, że te grupy jednak działały w ramach procesu helsińskiego, w którym Związek Radziecki i państwa bloku brały udział, no jednak mimo wszystko nakazywało myślenie za każdym razem, jakie mogą być negatywne konsekwencje działań, które by były wyraźnie rozbijające tę działalność. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że to, że pojawił się raport madrycki i że oni temu nie zapobiegli, pokazywała taka informacja, która się pojawiła w tamtym czasie w biuletynie, nie pamiętam, dla KC, PZPR, jakiś taki wewnętrzny biuletyn. I w tym biuletynie było napisane, że to wraże Biuro Solidarności w Brukseli właśnie przygotowało taki raport. Z całej tej informacji wynikało, że na pewno ten dokument nie został przygotowany w kraju. To za granicą i my nie jesteśmy za to odpowiedzialni, że coś takiego się zdarzyło. No ale jesteśmy już w roku 89. I zmiany, jakie w tym okresie nastąpiły, oczywiście musiały w sposób naturalny prowadzić nas do dyskusji na temat, co dalej z ruchem helsińskim w Polsce. I wtedy właśnie, latem 89 roku, zrodziła się idea Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Autor statutu tej fundacji siedzi tutaj w drugim rzędzie, mecenas Piotr Andrzejewski. No i od tego momentu zaczęło się to 25-lecie. I ja chyba na tym skończę, bo jest dużo rozmaitych wątków, o których można byłoby mówić, ale pan doktor Bodnar już ma pytanie nawet do mnie chyba. Nie? Nie ma? To źle odczytałem minę pana. Tak. Słucham? Pan już to umie. A, rozumiem. I to jeszcze w dwóch zdaniach może podsumuję. Nie byłoby dzisiaj tego ogromnego ruchu ochrony praw człowieka, zwłaszcza na poziomie pozarządowym, bez właśnie tego procesu. Ruch praw człowieka na poziomie pozarządowym zaczął się właśnie w ramach procesu helsińskiego. Bez tego nie byłoby tej sytuacji, którą mamy dzisiaj. Jak się cofniemy historycznie o tych kilka dekad, to jakie organizacje praw człowieka działały w tamtych czasach, w latach 70., jakie one miały znaczenie? W tej chwili praktycznie na każdym forum międzynarodowym te organizacje są absolutnie niezbędnym elementem każdej debaty. W ramach procesu helsińskiego było to też tak stopniowo i troszkę przez próbowanie bojem. Ale
porównując możliwości, jakie my mieliśmy, mówię już w tej chwili o całym ruchu helsińskim skupionym w Międzynarodowej Federacji Helsińskiej, każde spotkanie przeglądowe, rozmaite seminaria, konferencje wokół spotkań przeglądowych, bezpośrednie kontakty z delegacjami, możliwość przekazywania wszelkiego rodzaju dokumentów, materiałów i tak dalej. Cała wielka praca, ta powiedzmy dyplomacja organizacji pozarządowych w sferze praw człowieka, to wszystko się tak naprawdę wykluwało w dużym stopniu właśnie w ramach procesu helsińskiego. To istniało jakoś tam w procesie NZ-owskim, ale ze względu na rozmaite rygory tego procesu miejsce organizacji pozarządowych w sposób naturalny było zmarginalizowane i dopiero proces helsiński umożliwił rozwój tych organizacji właśnie jako takich absolutnie niezbędnych partnerów w każdym wymiarze, jeśli chodzi o międzynarodową debatę w sferze ochrony praw człowieka. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pytania, ale myślę, że na pewno ciekawe, interesujące będą wspominki z tego okresu, w tym począwszy od 1989 roku, na którym Marek skończył, ale wtedy się też dużo zaczęło i trwa w dalszym ciągu. Proszę. Dostaniesz mikrofon. Ponieważ mamy zacząć od roku 1989, od jawnej działalności już Komitetu Helsińskiego, to ja chcę powiedzieć bardzo istotną informację, której nie wypada Markowi Antoniemu Nowickiemu powiedzieć, że wtedy, kiedy to się zaczynało i te takie chałupnicze niejako przygotowywanie, jeżeli można użyć tego słowa, tego na konferencję madrycką, tego raportu o stanie wojennym, nie miałoby miejsca i nie miałoby miejsca w tym terminie, gdyby nie to, że między tymi jeszcze rozbitymi, odrębnie działającymi grupami z inicjatywy zresztą Stefana Starczewskiego działał właśnie Marek Antoni jako no, taka iskra, która krążyła między tymi grupami. To i Danka może to potwierdzić chyba, która była no, niezastąpiona w sensie organizacyjnym wówczas. Natomiast iskro, taką rolę, no, jeżeli mogę użyć takiego górnolotnego porównania, to jak Hermes, który krążył z tymi skrzydełkami u pięt po całej Polsce i po wszystkich grupach. To chciałbym podziękować Markowi Antoniemu i myślę, że mu się to należy. Dziękuję ci, Marku. Muszę to sobie zapisać. Zapisz sobie te skrzydełka najbardziej. No, muszę przede wszystkim podziękować za tą wspaniałą ucztę duchową, słuchając tak naprawdę wartościowych wypowiedzi dotyczących tej genezy ochrony praw człowieka w Polsce. No, jesteście Państwo dla mnie i dla wielu na pewno innych prawników w Polsce niedościgłym ideałem, ale chciałam powiedzieć, że jest wiele takich jeszcze działań, które przy takim jubileuszu, no, nawet trochę żartobliwie warto przytoczyć. Ja byłam przez wiele lat sekretarzem redakcji takiego czasopisma Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego. I tam między innymi publikowali również uczeni z innych państw. I pamiętam, przyszło opracowanie na temat praw człowieka profesora z Lipska.
I w każdym zdaniu było socjalistische Menschenrechte. I to już były takie czasy, prawda, okresu przełomu. Ja jako sekretarz się odważyłam zostawić te socjalistische w jednym miejscu, a we wszystkich pozostałych wykreśliłam. I poszło to do druku, a ponieważ druk wtedy to był, trwał dość długo, więc ukazało się pismo już po przełomie. Jakież otrzymałam podziękowania, że miałam taką genialną intuicję. Wydaje mi się, że właśnie do dzisiaj można powiedzieć, że w wielu dziedzinach jeszcze ciągle musimy czasem działać troszkę w podziemiu. Bo jak tylko się wychylimy za mocno, a bez ostrzału artyleryjskiego, to jeszcze dzisiaj możemy solidnie oberwać. Dziękuję bardzo. Marku, bardzo Ci dziękuję, bo może dla osób obecnych młodszego pokolenia to są już czasy bardzo zamierzchłe. Dla nas to są nasze czasy. Kiedyś byliśmy na takiej wspólnej konferencji, gdzie mówiłeś o tym, że trzeba spisać tę historię. I myślę, że ta spisana historia jest bardzo ważna, bo ile w tej chwili jesteśmy świadkami różnych rewolucji, to my do tych historii będziemy wracali. Chciałabym też powiedzieć, że z Markiem, jeżeli mogę tak przyjaźnie się do ciebie odezwać, wiąże się szmat czasu, który przeżyliśmy razem w Ośrodku Informacji Rady Europy, gdzie właśnie Marek był tą iskrą. Również i u nas był tą iskrą. To dzięki Markowi powstawały książki, wspaniałe książki. To Marek był tym impulsem, który nas wszystkich właśnie zaraził wielkim entuzjazmem do Europejskiej Konwencji. I to dzisiaj nawet, kiedy rozmawiałam z Adamem Bodnarem, zobaczył u mnie na biurku książki, mówi: o proszę, książki Marka Antoniego, które wcale się nie zdezaktualizowały, zachowały swoją wielką, powiedziałabym, treść, przesłanie, i myślę, że to jest taki ciąg dalszy historii, którą trzeba napisać. I bardzo, bardzo Ci, Marku, za to dziękuję. To od tego momentu wzięła się moja miłość do Fundacji Helsińskiej. I chciałabym jeszcze zapytać o tę zupełnie szczegółową sprawę. A mianowicie taką, wspomniałeś o jesieni 89 roku, o tej korespondencji z Bułgarami. Czy możesz nam powiedzieć, kto wtedy z ramienia, nazwijmy to, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podpisywał tę korespondencję? Bo to jest bardzo, bardzo interesujące. Kto był tak przewidujący? Tak. A to już w końcu 8. Więc bardzo, bardzo prosimy. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam, jest. Socjalistycznym pozdrowieniem pułkownik Czesław Żmuda, dyrektor Departamentu III MSW, generał brygady Krzysztof Majchrowski. Słucham? Data jest... A nie, przepraszam, nie, ja z tymi datami się pomyliłem, bo to jest 29 kwietnia 89 roku. Czyli przed wyborem. To trochę inaczej. Ale już po okrągłym stole. Tak. Natomiast słuchajcie, Marek przyniósł tu ze sobą rzecz absolutnie nieprawdopodobny, biały kruk. To są pakty praw obywatelskich wydane w obłędnej ilości egzemplarzy, 50 tysięcy, i było to jedyne wydanie przez Książkę i Wiedzę, Anno Domini 1980. Możesz powiedzieć, że to była główna wiedza przepisana.
Ja muszę powiedzieć, że... Nie, to musimy powiedzieć rzeczywiście. My w momencie, kiedy przystępowaliśmy do tych prac, to nie byliśmy ekspertami w dziedzinie praw człowieka. Ja o prawach człowieka słyszałem podczas studiów, że jest jakieś konwersatorium prowadzone przez profesora Rezicha w tamtym czasie na Uniwersytecie Warszawskim, które było takie mało popularne, bo jakoś nie było przekonania, że te prawa człowieka to mają jakiekolwiek znaczenie i do czegoś to się przyda. Chodzili na to konwersatorium tylko ci, którzy chcieli sobie odhaczyć jeszcze jedno konwersatorium, bo tam odpowiednią liczbę trzeba było mieć zaliczonych. I właściwie to można powiedzieć, że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, generał Jaruzelski, zmusili nas do tego, żeby zająć się prawami człowieka. I przechodziliśmy bardzo szybki kurs w tym momencie tych wszystkich międzynarodowych zobowiązań i tak dalej, i tak dalej. Ja jako osoba, która się wcześniej tym bliżej nie interesowała, poszedłem do Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy, żeby, no, po Bożemu, ratyfikowaliśmy pakty przecież. W związku z tym idę do Dziennika Ustaw z 77 roku, no i chcę przeczytać pakty. Okazuje się, że jest ustawa o ratyfikacji porządku i z zaznaczeniem, że pakty stanowią załącznik do tej ustawy, tylko że nikt tego załącznika nie opublikował. I w związku z tym dopiero w roku 81 w mojej rodzinnej miejscowości w kiosku ruchu zainteresowała mnie taka zielona jakaś broszurka, która stała między jakimiś takimi najtańszymi, jakąś wodą kolońską i tak dalej, pastą do zębów. I okazało się, że to jest to, co było absolutnie nam niezbędne, żeby potem można było na przykład robić raport o stanie wojennym, czyli właśnie teksty paktów. Znaczy, ja... Ja oczywiście trochę przesadzam, bo przy... Już przy przygotowywaniu tego dokumentu korzystaliśmy z pomocy dużej klasy ekspertów w tej dziedzinie, a ocena konstytucyjna stanu wojennego, która znalazła się w tym raporcie, po wielu latach została tutaj z tego miejsca potwierdzona. W związku z tym... No trochę jednak przesadzam, że byliśmy zupełnymi amatorami. Nie. Niektórzy z nas tak, ale jeśli chodzi o dokumenty, które były prezentowane, to były jednak na poziomie, który był wymagany w procedurach międzynarodowych. Ocenę konstytucyjności, ten fragment raportu o stanie wojennym, robił Jerzy Ciemniewski, tak. Zaangażowana w to również była pani profesor Zakrzewska. No ale to były takie czasy, kiedy rozmaite rzeczy robiło się na zasadzie no jednak pospolitego ruszenia, ludzi dobrej woli, którzy wiedzieli, że coś musi się zdarzyć, coś musi być zrobione. I była kwestia tylko odpowiedniej, bo powiedzmy sobie, mobilizacji odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie. Ja jednak postanowiłem zadać pytanie, ale zanim zadam, ja chciałbym wyrazić wdzięczność za wykład, bo powiem tak, może w imieniu młodszego pokolenia, tak, dla nas to są te dni, te wartości, którym państwo służyli, służą, które później skutkowały tym, że mamy w Konstytucji, prawda, to pomnik gorzkich doświadczeń z historii, kiedy prawa człowieka były łamane i co skutkowało później tymi działaniami i przyjmowania
tekstu konstytucyjnego. Także i myślę, że to dobrze, że się spotkaliśmy w tym miejscu i o tym rozmawiamy. Natomiast ja mam dwa krótkie pytania. Wydaje mi się, że jak się zajmujemy prawami człowieka, to każdy z nas ma nie tylko tą makrohistorię i dostrzegamy różne procesy, różne sprawy, różne interwencje, ale także każdy z nas ma taką indywidualną mikrohistorię, że są pewne zdarzenia, pewne sytuacje, które zapamiętujemy szczególnie, które są dla nas jakoś bardzo ważne. I myślę, że każdą osobę, która doradzała, pomagała jakby się spytać, to miał taki moment, który szczególnie pamięta. I co pan prezes, jakby jeżeli miałby wymienić jakiś jeden taki konkretny moment, dzień, może nie wiem, tydzień z tego całego okresu, to co to był za moment? Tak? To jest pierwsze pytanie. A drugie jest bardzo krótkie. Jak to było z tym tapczanem państwa Teichert, rodziców czy krewnych Marysi? A to jest pytanie do... No, to, tak. Do no, myślę, że tak. To... Bo... Tapczan. Sorry. Ważne momenty. Ważne momenty. Dosyć trywialny moment, ale dla mnie ważnym momentem jednak było zatrzymanie przez Służbę Bezpieczeństwa w czerwcu 1986 roku. Ale w trakcie przeszukania u mnie w mieszkaniu był moment dla mnie szczególnie ważny, a mianowicie wśród rozmaitych publikacji, książek i tak dalej, Został znaleziony maszynopis spisanych przeze mnie wspomnień z Syberii mojej ciotecznej babci. Ja ją nagrałem w 1984 roku, spisałem to wszystko i panowie funkcjonariusze oczywiście w trakcie rewizji również się na to rzucili. I zaczęliśmy sobie to wyrywać. Bo ja oczywiście pytałem, a jakie zagrożenie wynika z tego typu publikacji? No, stwierdzili, że to może być wydrukowane i ludzie się dowiedzą. W 1986 roku funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie jakichś tam podrzędnych zupełnie struktur Służby Bezpieczeństwa, trzeba było im wyrywać maszynopis wspomnień z Syberii. I dla mnie to było szokujące. Chciałbym powiedzieć, że fundacja miała jakiś taki przyrodzony dar przyciągania bardzo ciekawych, odważnych ludzi, którzy mieli z reguły zwariowane pomysły i wiedzieli też, jak te zwariowane pomysły realizować, co przyciągało z kolei innych ciekawych ludzi. Też fundację charakteryzowało to, że na początku to był taki swoisty akt założycielski ruchu praw człowieka w wolnej Polsce już. W Komitecie Helsińskim organizacji, która nigdy nie była zarejestrowana, do tej pory nie jest zarejestrowana, co nie jest nielegalne, to jest legalne, bo zadbaliśmy o to, żeby w Konstytucji o nas było, ale tak troszkę inaczej. Artykuł 12 brzmi tak, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, proszę wziąć tutaj. Stowarzyszenia są na trzecim miejscu dopiero, ale na czwartym jesteśmy my, pod hasłem ruchów obywatelskich. To profesor Ciemiecki w Komisji Konstytucyjnej zadbał o to oraz innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Nigdzie nie ma żadnej ustawy o ruchach obywatelskich, więc i wtedy, i dzisiaj potrzeby rejestracji Komitetu Helsińskiego nie było, więc jest to pozaprawna inicjatywa obywateli, ale istotne jest to, że kiedy powstał rząd mazowieckiego, kiedy po pierwszych tych wyborach kontraktowych
powstał Sejm, to i do Sejmu, i do Senatu, i do rządu, można powiedzieć, Komitet Helsiński delegował wcale sporo swoich ludzi. I wydawało się wtedy, że no jesteśmy, było wtedy popularne takie pojęcie GONGO, Governmental, Non-Governmental Organizations, czyli rządowe organizacje pozarządowe. I myśmy się tego panicznie bali, że moglibyśmy się stać taką organizacją, więc wszyscy członkowie Komitetu Helsińskiego zawiesili swoją działalność, swoje członkostwo w Komitecie Helsińskim. Danka, ty byś wymieniła wszystkich po kolei, bo tam sporo ważnych ludzi już w Polsce tej po czerwcu 89. Można powiedzieć, że straciliśmy, chociaż czasami używaliśmy ich bezczelnie do załatwiania różnych ważnych dla praw człowieka spraw. To ja powiem o tym tapczanie, dobrze? No jest to tak, że myśmy gdzieś musieli przechowywać swoje archiwa i to różnego typu archiwa, od kartoteki osób zatrzymanych przez wcześniej kartotekę osób internowanych, przez notatki dotyczące przebiegu tłumienia rozmaitego typu manifestacji, ale również dokumentację procesową procesów politycznych, które w tym czasie przez całe lata 80. miały miejsce. Nie mogliśmy wynająć mieszkania, nie mogliśmy, nie byliśmy legalnie działającą organizacją, w związku z powyższym trzeba było znaleźć różnego typu miejsca, w których część naszych archiwów mogła być przechowywana. No i była, począwszy od kartoteki, którą internowanych, którą w którymś momencie żeśmy zakopali w ogródku w zalakowanej beczce i jak ja teraz się śmieję, że chowaliśmy nasze archiwa pod jabłonką, to mówię serio, część tego archiwum była pod jabłonką. Natomiast gros tych materiałów musiała być dostępna do naszej normalnej, bieżącej pracy, w tym głównie archiwum procesów, które udało nam się odtworzyć i były dwa w miarę kompletne archiwa procesów politycznych. Jedno w Kościele Świętego Marcina w Prymasowskim Komitecie i drugie w Komitecie Helsińskim w Polsce. To archiwum było przewożone, ponieważ z miejsca na miejsce, ponieważ zbyt systematyczne pojawianie się nas pod jednym adresem mogło sprowadzić po prostu Służbę Bezpieczeństwa do tego mieszkania. No i w którymś momencie jedna z naszych współpracownic powiedziała, iż ma zaprzyjaźnioną rodzinę lekarza wojskowego, a sami rozumiecie, że tego typu mieszkania były szczególnie cenne, ponieważ pod latarnią najciemniej i tam można było się spodziewać, że nie będzie rewizji. No i przywieźliśmy archiwum, z którego część spoczęła w malutkim pokoiku w tapczanie, dokładnie w tapczanie, a taka druga na bieżąco używana w zamykanej szafie. I praktycznie rzecz biorąc stamtąd to archiwum trafiło już do biura Helsińskiej Fundacji. Tak na marginesie powiem wam, że myśmy swoje archiwa przewieźli do lokalu Fundacji dopiero w 1993 roku. Wcześniej to tak nie do końca byliśmy przekonani, czy już te archiwa wykopywać i przewozić pod znany powszechnie adres, czy może je jeszcze pohodować w różnych tapczanach, pod jabłonkami, innych piwnicach. W 93 wylądowało archiwum w lokalu fundacji, a bodajże po 3 czy 4 latach przekazaliśmy je do ośrodka Karta i tam jest w wydzielonym zbiorze Archiwum Komitetu Helsińskiego w Polsce. Jeżeli byście byli zainteresowani, to tam można obejrzeć nasze zbiory.
Jeszcze o takich zwariowanych ludziach, którzy walnie się przyczynili do tego, że fundacja wśród polityków, jak osób jakoś tam przewijających się przez różne organy władzy ma bardzo duży autorytet. A bywało tak w dalekiej przeszłości, gdzieś w latach 90., że prawodawcy, ustawodawcy bali się uchwalać prawo, zanim w sposób dorozumiany nie uważali, że Helsińczycy nie będą tego krytykować. Takim dam przykłady dwóch takich ludzi, których nie wiem, czy oni tutaj są wymienieni wystarczająco w książce, którą fundacja wydała na swoje 25-lecie, pod naprawdę zakręconym tytułem, jakże prawdziwym, Po stronie wolności. Adam Koziew i Joasia Hosaniak. Obydwoje pracowali i pracują na Dalekim Wschodzie. Joasia Hosaniak jest nawet honorowym obywatelem Seulu. Koreanistka, która zajmowała się niezwykle trudną, niebezpieczną rzeczą. Przemycała uciekinierów z Korei Północnej, wydobywując ich z rąk policji politycznej Chin Ludowych i przemycając następnie przez całe Chiny, Laos albo Wietnam do Tajlandii, potem do Korei Południowej. Joasia doprowadziła do organizacji dużej, można powiedzieć, że wielkiej konferencji międzynarodowej tu w Warszawie, na której też gościliśmy właśnie tych uciekinierów z Korei Północnej, którzy opowiadali o swoim życiu pod reżimem i to, czym dla nich było zetknięcie się z wolnością w Korei Południowej, jak trudno pogodzić w życiu jednego człowieka to bycie tylko niewolnikiem i uczenie się bycia człowiekiem wolnym. Myśmy tego nie doświadczyli, na szczęście. Adam z kolei to człowiek, który no, wystarczy powiedzieć, że ściągnął dwa razy do Polski Dalaj Lamę. I o ile pamiętam, w 1993 roku mieliśmy taką przygodę, przygotowując wizytę Dalaj Lamy w Warszawie. Adam Koziew miał taki pomysł, żeby doprowadzić do spotkania dwóch noblistów pokojowych. Dalaj Lamę i Wałęsę. Kiedy Wałęsa się dowiedział o tym, że ma się spotkać z Dalaj Lamą, akurat władze polskie kręciły jakiś biznes, jakiś kontrakt gospodarczy z rządem Chin, wpadł we wściekłość. Powiedział, że absolutnie nie spotka się z kimś takim jak Dalaj Lama. Co to w ogóle jest? Kto go tu ściągnął? Krzyczał na Marka Fizyka Wałęsa. I padliśmy wtedy na pomysł, żeby zadzwonić do kardynała Glempa. I on, nie wietrząc tym żadnego podstępu, na prośbę, czy nie spotka się z jego świątobliwością Dalaj Lamą, powiedział oczywiście, że się spotkam. Następnego dnia rano w Gazecie Wyborczej ukazał się taki anons, że do Warszawy przyjeżdża Dalaj Lama i że spotka się z nim kardynał Glemp, ale Wałęsa się nie chce spotkać. Telefon Wałęsy do Marka Fizyka, no grubymi słowami mówił o nas, że go zmuszamy do takiej wizyty, że to psuje stosunki polskie z Chinami. Ale dobrze, ale nie u mnie, powiedział, nie w Belwederze, tylko na Parkowej, w hotelu. W hotelu na Parkowej, w hotelu rządowym umieścił Dalaj Lamę ówczesny minister spraw wewnętrznych, buddysta, który w zamian za godzinne spotkanie ze swoim ojcem duchownym nie byłaby na Mohylu, więc i oczywiście i hotel Parkowa, i samochód rządowy i tak dalej, obstawa policyjna. Pamiętam, że
pojechaliśmy z Dalai Lamą do właśnie na parkową pod ten hotel rządowy. Prezydent Wałęsa wyszedł, już czekał ze śniadaniem na Dalai Lamę. Wyszedł i bez słowa zabrał Dalai Lamę nam, zostawił nas. No i nie wiem, jakieś pół godziny to śniadanie u Wałęsy trwało. Też Adam Kozieł doprowadził do tego, że Wałęsa już machnął na to wszystko ręką. Myśmy dostali eskortę policyjną, żeby Dalai Lama mógł zobaczyć Auschwitz. I tym samochodem rządowym z asystą policyjną, jeszcze z rabinem Szuldrychem, mknęliśmy do Auschwitz i tam doszło do bardzo takiego wzruszającego spotkania i przemówienia właśnie Dalai Lamy. Adam też doprowadził do drugiej wizyty Dalai Lamy, już chyba jeszcze w trudniejszych warunkach do tego, żeby takie spotkanie zorganizować. Myślę, że takich ludzi właśnie jak Adam Kozieł, który o Tybecie wszystko wie i kiedy niedawno potrzebowałem informacji o sytuacji w Chinach Ludowych, to był no to kopalnia wiedzy. Podobnie jak niedawno byłem w Seulu i ni stąd, ni zowąd Koreańczycy, którzy się dowiedzieli, że jestem Polakiem, to się pytali, czy znam Joasię Kosaniak, koreanistkę z Warszawy, która dostała honorowy tytuł obywatela miasta Seul. To ludzie, którzy tworzyli i tworzą fundację. Fundacja miała też taki urok, że ich przyciągała i oferowała im swobodę w działaniu. Fundacja również zdecydowała, że nie tylko trzeba się pozbyć czynnego członkostwa w Komitecie Helsińskim, gdy się sprawuje funkcję, ale również do tego, co rzadkie w działalności organizacji pozarządowych i wtedy i dzisiaj w Polsce, może dzisiaj jeszcze jest trudniej. Otóż fundacja, owszem, brała pieniądze od grantodawców. Pierwszy grant był kanadyjski, potem holenderski, potem amerykański. Przez wiele lat byłem skarbnikiem fundacji. Ale zawsze braliśmy te pieniądze na własnych warunkach, na własne programy. Zupełnie nas nie interesowało, czy oni mają jakieś życzenia. I myślę, że ta determinacja powodowała, że nawet nie stawiali żadnych życzeń. Po prostu dawali pieniądze. Po pierwsze, wiedzieli, że one będą sensownie zużytkowane, a po drugie, że do jednego centa będą wydane rzetelnie, uczciwie, że nikt nie włoży sobie do kieszeni choćby jednego centa. To były, można powiedzieć, dwa takie oczywiste warunki, że to, co robimy, ma sens i to my decydujemy, co robimy i jak robimy, i to, że te pieniądze zawsze będą wydane właśnie rzetelnie. A teraz Państwa zapraszam na kuluarowe rozmowy. Będzie i kawa, i herbata, i ciastka, i kanapki, i coś tam jeszcze.